Za Maciuchowy i dzisiaj po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie sobie zagramy breakouta. Tak jest, breakouta. Tutaj jestem lekko wyskillowany. Mam starego, Julię Żugaj, Brunhilde, no jakieś podstawowe postacie. Dzisiaj sobie mam, jak widzicie, 20 tysięcy. Więc nie wiem, czy pozbieramy na Dereka. Jako pierwszy dostrzegł UFO, a oni tak będą mówić, że jest foliarzem. Albo Krystiana. Człowiek z zasadami gangu z krwi i kości, zawsze ubrany odświętnie w dres. Lub pana Alberto. Urodzony zadybiarz, a prywatnie kumpel Dereka. Posługuje się językiem ulicy. Dobra. O, przepraszam was, tylko jestem lekko chory. I tak widzowie. Proszę bardzo, żebyście zasubskrybowali ten kanał, dawali łapkę w górę. No i co? Mamy teraz 83 subskrypcji, bo dobrze się wybiliśmy, więc... A, jeszcze tak. Widzowie, zostało nam ostatnie zadanie do Wiesława. A Wiesław to jest chyba koniec gry już. Czyli jak zrobię Wiesława, to skończę grę. Więc może odpalę sobie gierkę, jedną. I zobaczymy, jak mi będzie iść. Jak będzie dobrze, to będę to nagrywał. Jak gorzej, to zrobię cięcie i już do was tutaj wbiję, jak będę miał Wiesława. Więc tak, na początku oczywiście trzeba... Kurde, stresuję się trochę. I kurde... Czyli patrzcie, musimy zbić 20 bandytów. Czyli na początek na pewno musimy wziąć double coiny i, moi drodzy, magnes. Bo magnes to są bardzo opłacalne ogólnie rzeczy. więc co, grajmy. Mam na razie 224 hajsu. Tak, jeżeli to podzielić na 2, było 12, 112. Czyli to jest bardzo opłacalne. O, motor. Motor... Tak szczerze mówiąc, to jest według mnie chyba najlepszy pojazd, tak dla mnie. Bo ja się nim umiem poruszać. Tylko, że teraz się stresuję i właśnie mogę zrobić coś takiego. Ale dobra, grajmy. Coś mi te pojazdy dzisiaj nie siadają, bo ostatnio mam zajawkę na tą grę mega. A to jest gra od Kalucha. Tak w ogóle. Dowiedziałem się o niej ostatnio. Znaczy, no nie tak ostatnio. Już tak... Czy miesiące temu dowiedziałem się o niej. No właśnie to. Czekajcie chwilę. Na na na. Na na na. Dobra, jestem już. Witam serdecznie was. O, olejki się bardzo opłacają. Znaczy, bo ja mam wymaksowany ogólnie ten pojazdy. Czyli jak będziemy... Bo tutaj też zależy od dobrej mapy to wszystko. Przez cały mi się czas mi się trafia ten motor. Dobra. Ciśniemy tu. No nie pocisnęliśmy. Ale chciałem wam powiedzieć, że te diamenciki czasami w pojazdach się liczą jako razy 8, tak? To nie wiem, czy tak jest, że jak się bierze razy 2, to jest razy 16. Możecie mi napisać w komentarzach, jak ten film się wybije. Pewnie nie, ale zobaczymy. Pyk, 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 pyk. W ogóle może wam pokażę na sorcie, tak, jak szczytować, tą gierkę. Więc myślę, żebyście obserwowali. No nie? Czyli dali subskrypcję. O, autko. Autko jest spoko. Znaczy najbardziej mi nie siada samolot, tak w sumie, tak szczerze mówiąc. Tylko oczywiście mi ścięło. Brunka, ona się tak nazywa chyba, co nie? Spoko postać, a kosztowała tylko 18 tysięcy, więc jak dla mnie git. Julia Żugaj, też fajnie, bo wiecie, influencerka najlepsza na świecie. W ogóle killer to jest skakanie. Jeżeli... Witam serdecznie, widzowie. Kolejny raport. Nic się nie udało. Wiesław dalej na mnie czeka.
Ale za to zarobiłem 27 tysięcy i zastanawiam się nad szefem samym. Jest ciutkie odklejony, pewnie dlatego, że śpi na górze forsy. Więc tak. Nie, kupię tego DR-ka, dobra. Witam serdecznie, to był update. Lecę dalej. Bo to jest najtrudniejsze zadanie świata. Witam serdecznie. Dwa dni później. Nic się nie zmieniło, bo przez jeden dzień nie grałem. Nie chce mi się już tego robić, bo przez wczoraj tak nawalałem w to i... No nie wiem, bo to nagrywam na zapas, więc... Nie wiem, kiedy to zobaczycie, ale wy to macie szybko, bo mijają i 3 sekundy, a mi mija 3 dni. Dobra, to był kolejny update. Idę dalej grać. Dzień dobry, witam serdecznie was! Jak widzicie, tutaj sobie lecę motorkiem. Mam troszkę już zdobytego hajsidła. Dobra, musiałem się skuć. Lecę sobie Julię Żugaj. Dzień... Nie pamiętam już, który, chyba trzeci albo drugi. Tylko że godzina później. No godzina, 3 godziny później niż update'owałem. Więc mówię wam, że dalej jest przypał. Tylko że będzie nas chyba stać na Dereka. Więc ja się w sumie cieszę, że Derek będzie tutaj grany. No i idę do dalszego zbijania, ale się skułem, ale poczekajcie. Dobra, witam serdecznie znowu. Minuta 6:40, lecę dalej. Myślę, że rekordu nie będzie, bo rekord mam za wysoki. O właśnie, te diamenciki to jest największy flex, tak jest. No bo one chyba przynoszą razy 8, więc no widzowie, to jest dobre, ale musimy się skuć, no musimy się skuć, ale dobra. 8 tysięcy mamy. Dobra, i specjalnie się skułem, bo oj tak, stać nas na DR-ka. Dobra, witam was serdecznie po króciutkiej reklamy. I co, dajemy w ekwipunek. Stać nas niby na pana Alberto, ale kurde no, DR-ek, klapeczki, fajna ta, płaszczyk. Więc co, uwaga, 3, 2, 1. I gotowe. Derek zakupiony. Patrzmy na niego. No ładnie, ładnie. O, w ogóle mamy to. Nie wiem, sobie zadrał. Zobaczył, jakie są pierwsze wrażenia, więc uwaga. Kupujemy to. Ale... Nie wiem, tak jakby fajnie skacze, bo on bierze taki śmieszny rozbieg. Ej, coś czuję, że Derek to będzie moja ulubiona postać. Tak ze wszystkich, z tych Mr. Dripów, jak będę wymaksowany. Ale spoko się nim biegnie, tak jakby. No bo Derek kiedyś jeszcze. Kiedy ja to myślałem. Tak. Z 3 tygodnie temu myślałem, że nigdy nie zdobędę Derka. A tutaj pyk. Mamy Dereka. No bo oczywiście jest fajne zarabianko. Tylko trzeba było wymaksować nasze pojazdy. No i teraz jest git. O, auto, pierwsze auto Derekiem. No i jak się ma Dereka, to od razu hajs. Tak jest. Dobra, teraz już musimy się skuć. Z tego powodu, że robimy pod bandytów, aby zdobyć wieśka i przejść grę. Chyba to na tym wygląda. Więc pyk, 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 pyk. Dobra, lecimy dalej, cyk, pyk, pyk. I to muzyczka. Muzyka robi wrażenie. Nie no, zapomniałem, że to już nie są te czasy. To nie są czasy robienia wrażenia, rozumiecie, widzowie? Bardzo was przepraszam. Niestety, czasami muszę tak pokaszleć. Niestety, nic nie zrobimy z tym.
W ogóle Derek jako pierwszy dostrzegł UFO, ale nikt mu w to nie uwierzył, że pierwszy dostrzegł UFO i jest uważany za foliowca. Więc fajnie. Więc pogo. Tak, pogo. Yes. I like pogo. Żartuję. A wiecie, że mam w domu pogo? Essa. Big. Jezu. Jestem chory, widzowie. Więc będą częściej odcinki, jak jestem chory. Bo tak to nie mam czasu. W ogóle dzisiaj zrobiliśmy przekręt z polskim. Bo nie musieliśmy pisać sprawdzianu, więc essa. Widzowie. Nie, no dobra, muszę się skuć. Dobra, jesteśmy skuci. 1200 monet już wpadło. Więc... No git. I pum. No nie, no po co ja to zrobiłem? Dobra, widzimy się później. Nie wiem, pewnie za tydzień. Nara. Witam widzów serdecznie. Po długiej przerwie. Minęło trochę dni. Jestem bardzo smutny, bo zrobiłem tą misję. Lecz... Breakout mnie oszukał, widzowie. Niedobrze, niedobrze. No ale... W sumie to się cieszę, bo mam Dereka. Jak to się mówi? Więc... No kurde, no... Breakout mnie oszukał i co? Subskrybujcie kanał, żeby Breakout mnie już nie oszukiwał. Może się pojawi jeszcze odcinek z tego. I teraz, na tą chwilę. Nara! Pozdrawiam was. Ewo, w sumie sklep jeszcze. Dobra, zakupione. Monety, dolary, dobra. Myślę, że w następnym odcineczku pozbieramy sobie na Mr. Blipa, Dripa lub Christiana. No i co? Pozdrawiam was bardzo serdecznie i siema.